dobry, witamy w Smak Sztuki. Witajcie po dłuższej przerwie na naszym kanale. Tym razem chciałabym opowiedzieć o zastosowaniach zewnętrznych naszej zielonej żywności, bo to, że należy to jeść i pić, jest sprawą oczywistą. Ale dużo rzadziej się słyszy o tym, że można też stosować nasze zielonki na skórę, ale też nie tylko na skórę. I tak jak tutaj widać, piękną piankę na naszym soczku z jęczmienia, która powstaje, jaka zieloniutka. Która powstaje, jak potrzepiemy parę razy właśnie shakerem albo słoiczkiem, to też tą piankę można używać zewnętrznie. Raz. Zrobię tu zbliżenie na Twoją skórę. I co to daje? Więc tak, po pierwsze w ogóle taka pianka, jako że ma sporo różnych właśnie substancji odżywczych, a przez skórę bardzo się ładnie różne rzeczy wchłaniają, chociaż oczywiście nie tak dobrze jak przez śluzówkę jelita, ale o tym za chwilę. Więc można sobie robić maseczki na twarz, można sobie właśnie różne, czy to zaognienia, oparzenia lekkie, słoneczne, czy też rany, właśnie wspomagać ich gojenie przy pomocy pianki z jęczmienia. To samo można zrobić z chlorellą. Najlepiej jak to jest chlorella w postaci proszku, ale nawet jeżeli ktoś używa właśnie drażetek, to można sobie to rozgnieść, zrobić taką papkę i na ranki rozmaite położyć. Dlaczego? Dlatego, że w tych naszych produktach jest mnóstwo enzymów, mnóstwo substancji odżywczych, a chlorella dodatkowo jeszcze posiada takie substancje antybiotyczne, przeciwzapalne i to wszystko wspomaga gojenie się ran. Ale skóra to nie jest jedyna, że tak powiem, zewnętrzna powierzchnia ciała, która jest dla nas oczywista. A jeszcze, żeby nie zapomnieć, szczególnie dla pań, można sobie zrobić też maseczkę kosmetyczną na twarz, na szyję, właśnie z takim proszkiem, czy to z jęczmienia, czy z chlorelli, rozprowadzanym w jakimś dobrym oleju spożywczym, może być słonecznikowy, może być też olej kokosowy czy migdałowy. Bardzo to fajnie działa właśnie na skórę. Jeśli chodzi właśnie o kolejne tak zwane zewnętrzne działania, i dlaczego tak zewnętrzne, to powiem, dlaczego to jest też wewnętrzne, opowiem później. Możemy też leczyć oczywiście różne zakażenia, afty w jamie ustnej, ale to wydaje się bardziej oczywiste, no bo wiadomo, że wprowadzamy ten jęczmień czy chlorelle przez usta. Ale też różne infekcje intymne można sobie spokojnie, bez leków, bez antybiotyków, bez różnych globulek wyleczyć przy pomocy takich drażetek chlorelli. I jest to sprawdzone. Panie mogą to bez lęku i spokojnie stosować. Jeżeli chodzi o infekcje albo hemoroidy, właśnie jakieś dolegliwości końcowego odcinka układu pokarmowego, czyli odbytnicy, też można i też są na to dowody i wśród naszych znajomych, że na przykład pozbyli się hemoroidów, stosując właśnie takie drażetki chlorelli, też najlepiej powleczone jakimś olejem, żeby po prostu łagodnie przeprowadzić przez śluzówkę, bo jak wiemy, i pochwa, i jelito, prawda, to jest wszystko delikatna śluzówka, o którą trzeba bardzo dbać. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Chciałabym to jakby przedstawić w ten sposób, bo zastanawiając się właśnie na temat zastosowań zewnętrznych, i to oczywiście nie wyczerpuje tematu, o czym powiedziałam, to uświadomiłam sobie, że tak naprawdę nasz przewód pokarmowy jest uchyłkiem świata zewnętrznego. Co to znaczy jest uchyłkiem? Czyli właściwie tak jak nasza skóra oddziela nas od świata zewnętrznego i chroni nas przed szkodliwymi skutkami jakichś, nie wiem, czy to promieniowania, czy przed przenikaniem drobnoustrojów do wnętrza organizmu, tą samą funkcję pełni właściwie przewód pokarmowy, ponieważ wszystko, co właśnie wprowadzamy do przewodu pokarmowego, wszystko, co pijemy, co jemy, też przechodzi przez barierę śluzówki. I może spróbuję to narysować. Czyli mamy tak. To jest, powiedzmy, nasza głowa, szyja, tak?
tułów, nogi. No, powiedzmy sobie, że proporcje nie są najcudowniejsze, ale też nie o to chodzi. Mamy barczystego gościa, który tutaj ma usta, tak? I jakaś kanapeczka, proszę bardzo, ciach do buzi i potem co? Mamy przełyk, prawda, niżej tam mamy żołądek i oczywiście inne organy. Potem mamy całą masę jelit, które kończą się odbytnicą. I wszystko to, co tutaj się przesuwa, począwszy od jamy ustnej, jest właściwie częścią tego świata zewnętrznego. I tak samo jak nasze zielonki, które przepuszczamy przez ten układ pokarmowy, łagodzą nam różne zapalenia, pomagają w gojeniu różnych uszkodzeń, tłuką różne drobnoustroje, bo tak jak już było to mówione nieraz, w chlorelli są właśnie związki, które działają na zapalenie różne i też przeciwnowotworowe i działają właśnie na różne nasze dolegliwości. I jeżeli to działa w przewodzie pokarmowym i jest również wchłaniane przez układ krwionośny, bo tylko wtedy może się dostać, prawda, do naszego krwiobiegu, do naszych komórek, jeżeli jest wchłaniane i dobrze, żeby ta nasza śluzówka w jelitach była zdrowa, bo tylko wtedy tak naprawdę dobrze funkcjonuje i dobrze wchłania wszystko, co tam wrzucimy do naszego brzucha, przemielimy zębami i potem strawimy na różnych etapach. Czyli jeżeli działa to tu, prawda, to tak samo będzie działać na skórę, chociaż oczywiście skóra wchłania gorzej niż śluzówki. Ale myślę, że warto o tym pamiętać, że wszystko też, co aplikujemy na skórę, powinno być równie zdrowe, jak to, co zjadamy. I warto też sprawdzać kosmetyki pod względem ich składu. Ponieważ jeżeli wchłaniają się przez skórę te dobre składniki kosmetyków, tak samo mogą się wchłaniać te szkodliwe. I to samo, jeżeli wprowadzamy do naszego organizmu potrawy obarczone właśnie jakimiś dużą ilością konserwantów, czy w ogóle przetworzone w ten sposób, że już niewiele jest składników odżywczych, z tego biorą się nasze niedomagania i choroby. Czyli reasumując, zachęcamy, żeby nie tylko jeść i pić nasze zielonki, które świetnie uzupełniają to, czego brakuje w pożywieniu, ale też można je stosować na skórę, a także tam, gdzie tylko się da, na nasze śluzówki. Zapomniałam dodać, że też można sobie pomóc w katarach, w infekcjach zatok. Można wciągać proszek z naszego jęczmienia właśnie przez rureczkę albo tak bezpośrednio przez nos i bardzo to fajnie też pomaga w leczeniu zatok, chociaż ja wiem, że nie każdy się bohatersko zdecyduje na wciąganie zielonego proszka nosem. W każdym razie warto spróbować. To też jest chyba fajne przygotowanie przed sezonem jesiennym, kiedy jest więcej zachorowań, więc mam nadzieję, że mój krótki wykład troszeczkę pomógł i zainspirował. Oczywiście osoby chętne dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do kontaktu. Dane, prawda, do kontaktu, telefon, mail będą podane pod naszym filmikiem. Do usłyszenia. Prosimy, abyście zasubskrybowali nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. No i zapraszamy na kolejne nasze filmy. Pozdrawiam. Do usłyszenia.